Witam wszystkich bardzo serdecznie na otwarciu nowej edycji serwera TechBlog, nazywany SafeMod. Jest ze mną główna administracja, czyli odważności jest Kenar. Jej, dzień dobry. Jako właściciel, Florusek, główny admin. Witam. I Multi, drugi admin. Witam. Drugi od razu po Bogu, czyli po Florusku, a Florusek jest po mnie, czyli po nie wiem kim. Tak, amen. Niech tak to będzie. Dobra. My wam powiemy tylko i wyłącznie na start, co tutaj macie. Wszystkie informacje główne odnośnie zainstalowania paczki będziecie mieli na stronie safemodtv.pl. Tam w zakładce TechBlog będziecie mieli informacje odnośnie paczki, launchera, jak go wgrać, w jaki sposób. Wszystko jest identycznie jak poprzednio, tylko jest po prostu nowa edycja, czyli SafePack 3.0. Ale odnośnie instalacji jest ciągle Magic Launcher, bądź też instalacja ręczna, to jest przez oryginalny launcher Minecrafta, bądź przez Shigo coś tam. Czyli ten non-premium. Serwer oczywiście non-premium pod 1.7.10. Dobra, pierwsze co? Z autoryzacją premium. Tak, z autoryzacją premium, czyli jeśli ktoś z was ma premium, logujecie się na premium, gdyż jest chronienie wszystkich ników, które posiadają konta premium. Więc się nie zalogujecie pod kogoś innego. Pierwsze co, wchodzicie, tworzycie sobie własną wyspę. Tu macie wszystkie komendy najbardziej potrzebne, czyli ES Create. Żeby oczywiście pokazać wszystko od początku do końca, stworzyłem wyspę i tepacie się na taką oto stworzoną wysepkę. Macie już na start stworzony generator kobla, jakby ktoś nie wiedział jak go zrobić. Rozważcie ten bloczek i tutaj zawsze będziecie mieli tego kobla do stworzenia. Podstawowe rudy, czyli to co potrzebujecie na start, żeby rozpocząć swoją zabawę. Tutaj macie Seaver, jak ktoś nie wiedział gdzie on jest, bo ogólnie cała paczka opiera się bardzo mocno na modyfikacji ex nihilo. Dobra, kolejna sprawa. Od spawna, jak popatrzycie się w tą stronę, będziecie mieli taki jaką oto jaskinię, oto nie wiem, grotę nazwaną poradnik. Czyli jak ktoś nie wie, wchodzi tutaj i tu macie wszystko podstawowe odnośnie ex nihilo, jak co zdobywać, jak tworzyć generatory, jak wytwarzać odpowiednie rzeczy, wszystko tu macie napisane, więc pierwsze co, jak wbijcie się jako nowi na serwer, wbijcie się właśnie tutaj i zapoznajcie się ze wszystkimi tutaj tabliczkami, informacjami, które przygotowała administracja, czytaj Florusek Multi, to chyba jest wasza, tak, wasze dzieło. Serwer opiera się na questach stworzonych za pomocą custom NPC. Prawie każdy domek, jak nie każdy chyba, posiada jakiegoś NPC-ka, który ma jakieś proste questy dla was. Tu akurat jest administracja, jest. Ale ogólnie każdy domek, tu macie właśnie przykładową krasulę, która ma dla was podstawowy quest. Odpowiadacie na pytanie, które ona wam stwierdzi, czyli mu i wiecie, musicie wiedzieć co to jest. Ona się dziko na mnie patrzyła, ta osoba. Ej, to jest chore. I musicie oczywiście wykonać to, co wam ona powie. I teraz najważniejsza sprawa. Jako, że custom NPC kłóci się z większością modyfikacji, na pasku macie tutaj questy, ale nie wejdziecie w to. Paczka jest stworzona w ten sposób, że jak naciśnięcie minus, otworzy wam się automatycznie ten panel. Jeśli tego nie macie, wchodzicie w opcję w controls, wchodzicie z dołu na po prostu gameplay i tutaj macie quest log i ustawiacie sobie przycisk, jaki wy chcecie, żeby w tym miejscu być. Bardzo ważna sprawa to jest, więc pamiętajcie o tym, jeśli wam to się nie otwiera, to musicie w ten sposób sobie poradzić. Ja sobie wezmę ten quest i teraz tutaj dostaję, co muszę wykonać, żeby zaliczyć questa u naszej krasuli. Wszelkie podstawowe informacje odnośnie regulaminu macie naprzeciwko od spawna. Tutaj wszystkie informacje są najważniejsze, bardzo istotne, więc przeczytajcie je, żeby później nie było zdziwki, dlaczego ktoś dostał bana, albo dlaczego komuś pół wyspy znikło. Tu macie wszystko bardzo dokładnie opisane, co jest karane itp. itd., a co jest nagradzane, czyli zgłaszanie wszelkich błędów jest nagradzane czym? Tym, co widzicie po prawej stronie, czyli rubinami. Została stworzona specjalna waluta, taka bardzo specjalna, czyli rubiny. Dostajecie je za wykonywanie questów od 0, tak, 0 też można dostać, do 5, za różnego typu questy. Questów łącznie jest Florusek 200? Coś koło tego? Około 160 wszystkich. O, tak 160 jest aktualnie. Spodziewajcie się oczywiście szybkich aktualizacji, więc może tych questów przybywać sporo, więc warto śledzić NPC, czy gdzieś ktoś nowy nie doszedł.
za te rubiny pod komendą menu, co znacie bardzo dobrze ze serwera Mind Dreams, macie dostępny sklep za rubiny. Tu macie podstawowe komendy, tak, trzeba je wykupić, kolorowanie, pisanie, napełnienie głodu oraz zwierzaki, czyli chodzące takie stworki za wami. Wszystko jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, więc jeśli macie ochotę, możecie w ten sposób urozmaicić sobie własną rozgrywkę i stać się bardziej unikatowymi osobami na serwerze, gdyż będziecie mieli swojego zombiaka, który będzie za wami chodził, bądź którego będziecie ujeżdżać. Proszę bez skojarzeń. Kolejna sprawa, po lewej, po prawej stronie, zależy jak stoicie, macie sprzedaż oraz kupno. Ja pójdę na skup póki co. W tym miejscu macie wymianę walut, czyli w ten sposób będziecie mogli sobie zamieniać na różne inne waluty. I na przykład jeśli idziecie na Termala, macie tutaj możliwość kupienia sobie odpowiednich itemków za walutę serwerową, którymi są coiny z custom NPC. Bardzo proste, tu macie skup, sprzedaż, więc z tym chyba sobie każdy z was da bez problemu radę. To jest właśnie takie urozmaicenie dla was gry, żeby nie wszystko było trzeba zdobywać albo wymieniać się między graczami. Oczywiście, wymiana między graczami jest lepsza, więc jeśli macie ochotę, wymieniajcie się z innymi osobami. Tak. A jak jak dostaniecie rubina, bo tego nie powiedziałem, klikacie prawym myszki i macie informację, że do waszego portfela, do waszej listy doszedł jeden rubin. To widzicie po prawej stronie, że ta ilość rubinów się zwiększa. Mam już 40, 41, 42. Na wysokości 100. Zmorą poprzedniego serwera, jak może część osób pamięta, było to, że ludzie sobie chodzili, latali i obracali wszystkie możliwe rzeczy. Aktualnie zostało to zablokowane, a dodatkowo jest wysyłana informacja do administracji, kto używał wręcza na spawnie. Działa to w ten sposób, że jak klikniecie w cokolwiek, jesteście wywaleni i jest używanie wręcza na spawnie, grozi banem, a administracja to widzi. My dostajemy w tym momencie informację, że dany użytkownik o tym czasie, w tym miejscu XYZ używał wręcza, więc jeśli to będzie nadmiernie przez kogoś używane, to my stosowne kroki wywnioskujemy, wyrzucimy, nie wiem, zrobimy, ja zgubiłem słowo. Nagrodę dostaną. Nagrodę dostaniecie, tak. W postaci bana. Oczywiście ta sama zasada tyczy się wylewania różnego typu cieczy. W tym przypadku to przeważnie był wylany ender. I tak samo używanie wszystkiego typu laserów, plazmy, nie wiem, podpalarek, czegokolwiek. To wszystko też jest odnotowywane u nas, więc jeśli ktoś ma taką ochotę, może tego używać, ale pamiętajcie, szybciutko się z serwerem może pożegnać w tym niku i na tym IP. Kolejną sprawą jest latanie. Jako że na serwerze, nie wiem czy na mapce to pokażę, jest na mapce, są dwa okręgi, jeden duży, drugi mały. Żeby wyjść z tego małego okręgu, trzeba wykonać kilka questów. Dlatego też zostało zablokowane latanie, więc jak będziecie lecieli do góry, czymkolwiek, będziecie mieli informację, że wyżej nie polecicie. Tylko i wyłącznie tam na jakąś tam malutką wysokość możecie się wzbić, wyżej nie da rady, więc latanie tutaj jest zablokowane. Według mnie dobrze i mam nadzieję, że większość osób z was to uszanuje i nie będziecie latali hen wysoko. Na spawnie wyłączone jest PvP, jednakże jest jeden wyjątek. Pod całym spawnem są prowadzone katakumby, które są różne questy. Wejście do katakumb jest schowane pod tym oto glowstone'owym drzewkiem. Jak tam zeskoczycie, jesteście już w sektorze katakumb, tylko że tutaj mam skocznię, ok? I teraz tak, pamiętajcie o jednym, w tym miejscu jest już PvP, więc inny gracz może was zabić. PvP działa tutaj, lecz za wyjątkiem tego malutkiego fragmentu. Jak wyjdziecie już tutaj przez te wszystkie drzwiczki, to PvP działa. Pod spodem są prowadzone labirynty, niestety nie widzicie mapki, więc to jest takie ułatwienie dla was? Tak, ułatwienie dla was, byście mieli lepszą zabawę. Od razu wam radzę jedno zrobić. Przed wejściem tutaj załatwcie sobie jakieś buteleczki pod widzenie, bądź może okulary z Night Vision, bo tutaj jest ciemno, nigdzie nie ma świateł, a nigdzie nie postawicie żadnej pochodni, więc lepiej się w coś uzbrójcie, bądź dajcie sobie maksymalnie jasny ekran, bo tam może was czekać śmierć i kilka bossów, które też są porozsiewane w tych oto katakumbach. I jeszcze jedno. Ten teren jest jedyny możliwy do wymiany. Na spawnie nie możecie wywalać itemów.
Jedynie jeszcze kolejne miejsce do wymiany między graczami swoimi itemami są ich własne wyspy. Tam oczywiście uważajcie, gdyż administracja nie ponosi odpowiedzialności za żadną osobę, którą zaprosicie do siebie na wyspę. Żeby wejść ogólnie na wyspę, musicie mieć jeszcze komendę TPA, która jest za rubiny z questów, bądź oczywiście ze sklepu, który będzie niedługo aktywowany na stronie techblog.pl. Oczywiście z wiadomych względów utrzymanie serwera. Wreszcie trzeba to wprowadzić. Unikałem tego w poprzedniej edycji, teraz już niestety jestem zmuszony to wrzucić. No i dobrze, to by było chyba już na tyle. Troszeczkę dłuższa zapowiedź wyszła, myślałem, że będzie około 5 minut, wyszło ponad 10. Ale reasumując, zapraszam Was bardzo serdecznie na nowe otwarcia edycji TechBlog na modyfikacjach mocno technicznych ze zmienionymi oczywiście craftingami. Zabawa będzie na pewno przednia, my Wam będziemy starali się jak najbardziej pomóc. Tutaj głównie Florusek Multi będą na serwerze, żeby Was wspierać, oraz rzesza helperów, którzy będą niedługo wyłonieni. Nie pytajcie kiedy, wbijajcie się na TSA do Huśka, ts3husiek.pl. Tam na strefie SafeMod TV będzie informacja odnośnie rekrutacji na helperów. Więc dzięki wielkie za oglądanie, ściągajcie oczywiście sobie paczki i wbijajcie się na serwer. Do zobaczenia na serwerze. Na razie wszystkim. Pa.